Przyjmował od pacjentów łapówki. W sumie wziął prawie 40 tysięcy złotych. Słowacki rząd domaga się od korporacji spożywczych, by przestały sprzedawać na wschodzie Europy produkty o innym składzie niż na zachodzie. Mamy wspólny rynek i dzielenie konsumentów na dwie klasy jest nieetyczne, mówi minister rolnictwa Słowacji, prezentując wyniki badań próbek produktów w identycznych opakowaniach, kupionych w Bratysławie i po austriackiej stronie granicy. Te badania wskazują na przykład, że pewien sprzedawany Słowakom sok pomarańczowy, inaczej niż ten dla Austriaków, nie zawiera w ogóle pomarańczy, a kola w wersji wschodniej słodzona jest tańszym syropem. Ponad 1/3 Polaków ukrywa swoje wydatki przed partnerem, tak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej. Walentynki sprawdzamy, czy miłość przekłada się na wspólne finanse. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej poznał ten raport. Krzysztofie, kto ma największy problem z zaufaniem finansowym? Z badania Biura Informacji Kredytowej wynika, że najczęściej swój majątek i swoje wydatki ukrywają kobiety, aż 41%. Jeżeli popatrzymy wiekowo, to problem z ujawnianiem stanu swojego portfela i stanu konta mają 20- oraz 30-latkowie. Niemal połowa z nich nie mówi partnerowi o finansach. Najgroźniejsze jest jednak potajemne zaciąganie kredytów. Tak mówi Alina Stal z Biura Informacji Kredytowej. Aż 12% osób bierze kredyt lub pożyczkę bez wiedzy swojego partnera. A pamiętajmy, że konsekwencje niespłacania takiego nawet potajemnego kredytu ponoszą obie osoby w związku. Dlatego nie dziwi, że zaufanie łączymy ze sprawdzaniem. Ponad połowa z nas sprawdza sytuację finansową swojego partnera w rejestrach długów. Istotna rozmowa w faktach. 17 w warszawskim studiu RMF Marcin Zaborski i jego gość. Witamy. Dzień dobry. Razem z nami rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa. Pani premier, naprawdę nie ma telewizora w sali szpitalnej? Nie, w pokoju, którym akurat przebywa, nie ma, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie, także wie, co się dzieje. Czyli nie tylko jest pan rzecznikiem rządu, ale też uchem pani premier. Pani premier dzięki panu wie, co się dzieje na świecie. No nie tylko dzięki mnie, ale kontaktuje się również ze swoimi najbliższymi doradcami, kontaktuje się z innymi ministrami, którzy na bieżąco ją odwiedzają i tak szczerze powiedziawszy mam takie wrażenie, że pani premier chyba nie może się doczekać, kiedy wreszcie opuści łóżko szpitalne. No właśnie, pytanie, kiedy to nastąpi. Prokuratura podaje dziś, że według biegłych niesprawność pani premier potrwa powyżej 7 dni. Czy to znaczy, że Beata Szydło będzie w szpitalu co najmniej do końca tygodnia, żeby te 7 dni minęły? Ja tego nie wiem, natomiast, bo to zależy oczywiście od lekarzy. Czekamy cały czas na opinię lekarzy w tym zakresie. Kiedy lekarze pozwolą pani premier oczywiście wyjść ze szpitala, to wtedy to oczywiście nastąpi. Pani premier tutaj całkowicie podporządkowuje się specjalistom, bo to oni dbają najlepiej i wiedzą, co najlepiej jej pomoże, aby wyzdrowieć już w pełni i wrócić do pełni sił. No pan zapewnia, nic poważnego się nie stało, są tylko stłuczenia, są otarcia. No a z drugiej strony słyszymy o tych co najmniej 7 dniach niesprawności pani premier. To się ze sobą nie kłóci? Ja nie wiem, na czym prokuratura się w tym momencie opiera. Natomiast ja się opieram na opinii lekarzy. To jest tak, panie redaktorze, czasami zwykłe stłuczenie boli bardziej, jest bardziej doskwiera niż na przykład złamanie. Dlatego być może to stąd wynika. Natomiast poczekajmy na decyzję lekarzy, wtedy dopiero będziemy mogli stwierdzić, kiedy rzeczywiście pani premier opuści szpital. Tak jak wszyscy wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć, pani premier czuje się całkiem nieźle, a z każdym dniem coraz lepiej. A czy gdyby Beata Szydło nie była premierem, tylko przeciętnym pacjentem, też spędziłaby w szpitalu tyle dni? No tego właśnie nie wiem, panie redaktorze. Ja myślę, że również tutaj jest pewna przezorność lekarzy i myślę, że pani premier jest w szpitalu dlatego, że jest panią premier. Tego nie wiem do końca, natomiast być może niektórzy tak to odbierają. Rzeczywiście może lekarze przykładają się tutaj do tego leczenia bardzo i mam nadzieję, że oczywiście rzeczywiście pani premier, jeżeli wyjdzie ze szpitala, będzie zdrowa, będzie w pełni sił i będzie mogła... Myślałem, że pan powie, że każdy pacjent w Polsce jest równo traktowany i każdy może iść za tę samą... Wiem, do czego pan zmierza. Bo chodzi o ustawy oczywiście zdrowotne, które dzisiaj były omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów i one oczywiście będą omawiane, będą przyjmowane. Panie rzeczniku. Reforma służby zdrowia od wypadku nie uciekajmy. Kierowca Sajczęto podejrzany o spowodowanie wypadku nie przyznał się do zarzutu, który stawia mu prokuratura, a wcześniej szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił o tym, że Sebastian K. jest winny. Panie redaktorze, ta sprawa jest rzeczywiście teraz kompleksowo badana przez prokuraturę. Policja Małopolska również pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy. Także i Mariusz Błaszczak na etapie tego badania powinien na powiedzieć, to, co się dzieje w tej winny sprawie. Był kierowca Fiata, kierowca Sajczęto złamał nie prawo. Przesądzajmy, niczego nie przesądzajmy. Ale to Mariusz Błaszczak przesądził. Mnie najbardziej, panie redaktorze, martwi to, że ta sprawa instrumentalnie jest wykorzystywana przez polityków opozycji. Instrumentalnie jest również wykorzystywana ta osoba, ten młody chłopak 21-letni, który brał udział w tym wypadku.
przypadku. Ale to nie jest instrumentalne traktowanie, kiedy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, winny był kierowca Fiata, albo kierowca Sajczęto złamał prawo. W podobnym tonie wypowiada się Jarosław Kaczyński, który mówi, to nie jest tak, żeby ktokolwiek tutaj zawinił, poza tym młodym człowiekiem, który przecież też nie miał złych intencji. W swoich wypowiedziach ci politycy również zwracają uwagę na to, że postępowanie trwa i poczekajmy na ostateczne ustalenia prokuratury, ostateczne ustalenia śledcze. Ale mówią, że to on jest winny. Panie redaktorze, to czy ktoś jest winny, czy nie, w Polsce należy do kompetencji sądów i to sądy orzekają, kto ponosi winę w tego typu sprawach. To w takim razie, czy pani premier zwróciła uwagę szefowi MSWiA, że nie powinien zastępować sądów polskich? Panie redaktorze, u nas nikt nie zastępuje sądów w Polsce. Sądy są niezależne, sądy działają samodzielnie i tak naprawdę powinniśmy poczekać na zakończenie postępowania prowadzonego przez prokuraturę i małopolską policję. Wtedy, kiedy będziemy mieli kompleksową wiedzę na temat tego, co rzeczywiście się wydarzyło, a nie będziemy angażowali w to polityków, bo przede wszystkim a minister Błaszczak powinien przede poczekać? Wszystkim politycy opozycji, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej powinni trzymać się z dala od tej sprawy i pozwolić śledczym i policjantom pracować spokojnie nad tą sprawą, tak aby kompleksowo wyjaśnić wszelkie okoliczności tego wypadku. Nam zależy na tym, aby ta sprawa rzeczywiście była rzetelnie, obiektywnie wyjaśniona. Właściwe były słowa ministra Błaszczaka o pracy adwokata kierowcy Sajczęto. Szef MSWiA stwierdził, pan Pociej włącza się w akcję dotyczącą tego, żeby podważyć ustalenia, pierwsze ustalenia świadczące o tym, kto spowodował ten wypadek. Wie pan, to jest stwierdzenie faktu. Prawda jest taka, że taka jest rola adwokata. No, adwokat reprezentuje swojego klienta, jest prawo do obrony. 21-latek może skorzystać z adwokata i on reprezentuje taką linię. To jest jego naturalne, konstytucyjne prawo. Stoimy na gruncie prawa. Tyle, że rano panie rzeczniku, mówił o tym, że są rodzinne powiązania między panem mecenasem a senatorem Platformy Obywatelskiej. No takie są. Takie są. Ale pan podawał to jako przykład właśnie tego, że ten mecenas podważa fakty, które ustala prokuratura, ustalają śledczy. Tak, taka jest rola. Panie redaktorze, taka jest właśnie rola adwokata. Adwokat ma obowiązek reprezentować swojego klienta, a klient. A po co ta wrzutka o platformie? A klient ma prawo do obrony i z tej obrony oczywiście korzysta. Natomiast to, kto reprezentuje tego pana, to już jest sprawa druga. Ale warto zwrócić uwagę na powiązania polityczne. Apelował pan o to, żeby politycy opozycji trzymali się od tej sprawy właśnie, z daleka. I właśnie o tym mówię. Ta wrzutka, której pan rano dokonał, nie jest dokładnie tym panie samym, redaktorze, do czego pan wzywa, żeby tego nie niepotrzebnie było? Angażuje się tutaj najbliższa rodzina jednego z senatorów Platformy Obywatelskiej w tę sprawę. Panie rzeczniku, przekazał pan pani premier, że media wciąż interesują się Bartłomiejem Misiewiczem? To już jest naprawdę zakończona sprawa. Ja nie chciałbym tego komentować. Jest kolejny film pokazujący, jak żołnierze oddają honory Bartłomiejowi Misiewiczowi, nazywają go ministrem. To jest przed jakiegoś czasu. Okej, to wiadomo, że pan minister Macierewicz nie tak dawno mówił dziennikarzom, że tylko raz doszło do meldowania się panu Misiewiczowi jako ministrowi, czy tak nazywanemu, no i że nigdy więcej się to nie powtórzyło. Dziś już wiemy, że to nieprawda. Są przynajmniej dwa takie przypadki. Panie redaktorze, być może miał informację tylko o tej jednej sytuacji. Nie za każdym razem pan minister Macierewicz wyjeżdżał poza Warszawę ze swoimi pracownikami. Ktoś ciężko może go wprowadził w błąd. Ciężko, panie redaktorze, ciężko mi tę sprawę komentować. Proszę pytać o komentarze w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiemy, że pan minister Macierewicz potępił tego typu zachowania i nie powinno do takich sytuacji dochodzić. A czy pani premier jest zadowolona z decyzji, które podjął pan minister Macierewicz w sprawie Bartłomieja Misiewicza? Panie redaktorze, dobór pracowników w poszczególnych resortach należy do kompetencji poszczególnych ministrów i to oni dobierają sobie kadry, tak. Dobierają doradców, dobierają rzeczników. Mówiła o tym pani premier w studiu RMF FM i mówiła tak. Pan minister Macierewicz jest szefem Bartłomieja Misiewicza i to on podejmuje decyzje dotyczące swoich pracowników. Natomiast rozmawialiśmy również na ten temat. Myślę, że pan minister Macierewicz już takie decyzje podjął. No, ja również myślę, że taką decyzję już podjął. Czy pani premier jest zadowolona z tego, że minister Macierewicz wciąż... Zobaczymy, co się później będzie działo. Czy pani premier jest zadowolona z tego, że minister Macierewicz wciąż współpracuje z Bartłomiejem Misiewiczem? Panie redaktorze, to nie jest kwestia zadowolenia pani premier, bo tak jak powiedziałem, poszczególni ministrowie sami sobie dobierają swoich współpracowników i trudno, żebyśmy ingerowali w skład poszczególnych resortów, w dobór kadry w poszczególnych resortach na różnym szczeblu. Wicepremier Gowin mówił w tym studiu, że gdyby premier chciała, mogłaby bardzo krótko przeciąć tę sprawę i odwołać Bartłomieja Misiewicza. Tak jak powiedziałem, pani premier nie angażuje się w sprawy kadrowe w poszczególnych resortach. Czy Centrum Informacyjne Rządu szanuje dziennikarzy?
Ja mam nadzieję, że tak. 7 grudnia wysłałem do Centrum Informacyjnego Rządu zapytanie w imieniu redakcji RMF FM. Pytałem o rządowy lot Londyn-Warszawa. Minęło 10 tygodni. Odpowiedzi brak. Mimo rozmów telefonicznych, mimo kolejnych listów z prośbą o jakąkolwiek odpowiedź. O, to ciekawe. To bardzo ciekawa informacja. Szkoda, że pan redaktor do mnie nie zadzwonił. Przecież pan redaktor ma do mnie numer telefonu. Mam dla pana te maile. Bardzo proszę, proszę zerknąć. Ja sobie oczywiście zabiorę. To jest cała korespondencja. Bardzo dziękuję. Dziś walentynki bardzo myślałem, że może dzisiaj dostanę odpowiedź od Centrum Informacyjnego Rządu, ale skrzynka jest pusta. Na pewno zapoznam się z tą sprawą i postaram się ustosunkować do tych maili. Między innymi o tym już teraz na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Rzecznik rządu Rafał Bochenek jest w naszym studiu. Panie ministrze, czy Centrum Informacyjne Rządu ujawni listę pasażerów lotu Embraera, tego lotu Londyn-Warszawa, o którym mówiliśmy kilka już tygodni temu? No, o to właśnie dopytywałem Centrum Informacyjne Rządu na początku grudnia. Wie pan, ja nie znam w tym momencie tych maili, musiałbym sobie je przeczytać, jeżeli zapoznam się oczywiście z treścią tej korespondencji, którą pan mi wysłał, jak i również ze wszystkimi dokumentami, to na pewno pan dostanie taką odpowiedź. Proszę mi dać się zapoznać z tymi mailami. Nie Ale widziałem jak to ich. Jest? Od 7 grudnia pan redaktor, w Centrum Informacyjnym szkoda, Rządu? Pan redaktor do mnie nie wysłał żadnego SMS-a chociaż, albo nie wykręcił numeru telefonu, ma Panie pan rzeczniku, numer telefonu do mnie. Centrum Informacyjne Rządu ma oficjalne kanały komunikacji. Oczywiście, do nich tak. Zawsze nas państwo odsyłają. Tak. Wysyłamy maile. Ale do mnie można również zadzwonić, panie redaktorze. Te maile, jak rozumiem, do pana trafiały, no pracownicy chyba przekazywali tę sprawę, bo o tym także z nimi rozmawiamy. Maili, które do nas docierają, jest naprawdę dziesiątki, także trudno, żebym na każdego maila ja indywidualnie i osobiście odpowiadał i akurat tej sprawy nie znam. No, szkoda, że pan redaktor, pomimo tego, że mamy ze sobą kontakt telefoniczny, wcześniej mi tego nie powiedział. Okej, z każdą sprawą ale będziemy chętnie, do pana dzwonić, oczywiście. Ale panie chętnie, panie rzeczniku, redaktorze, odpowiem i będzie miał pan taką odpowiedź. Bardzo na to liczę, bardzo czekam. Od dawna zapowiadany flagowy projekt ministra zdrowia, ustawa o sieci szpitali, spadła dziś z porządku obrad Rady Ministrów. Dlaczego? Panie redaktorze, my przyjmując jakiekolwiek projekty, chcemy, żeby były dobrze przygotowane, wydyskutowane. Trwają wciąż rozmowy i konsultacje między ministrami. Chodzi o dogranie pewnych szczegółów. Natomiast czekamy również na panią premier. Pani premier wolałaby, żeby ta ustawa była przyjmowana w jej obecności, bo jest to ważna ustawa, ustawa związana z reformą służby zdrowia, którą chcemy przeprowadzić i chcemy, żeby wreszcie służba zdrowia w Polsce się zmieniła na lepsze. Wicepremier Gliński mówił dziś tak, tydzień czy dwa tygodnie zwłoki to nie jest żaden problem. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia wnosiło o to, by rząd uznał ten projekt za pilny. Czyli sprawa jest pilna, czy nie jest pilna? To jest sprawa ważna. To jest sprawa ważna. Jest to sprawa ważna dla nas. Ale nie pilna. W jakimś stopniu pewnie jest pilna z uwagi na to, że zależy nam na przeprowadzeniu reformy, aczkolwiek to wszystko będzie rozłożone w czasie. Chcemy, aby ta reforma była przeprowadzona stopniowo, ewolucyjnie, aby była dobrze skonsultowana z zainteresowanymi środowiskami i aby rzeczywiście ten postulat, o którym mówimy od samego początku, że każdy, kto będzie tylko tego oczekiwał, kto będzie potrzebował mieć dobry dostęp do lekarza, ten dostęp będzie miał zagwarantowany. A wie pan o tym, że Ministerstwo Zdrowia nie dalej jak wczoraj zgłosiło autopoprawkę do tego projektu dotyczącą vacatio legis? Być może, ale tak jak pan powiedział. Ale to jest bardzo istotna informacja, dlatego że Ministerstwo Zdrowia na dzień przed posiedzeniem... To jest tylko projekt, prawda? Jest taka, proszę panie pozwolić, redaktorze, że wyjaśnię, o co mi chodzi, bo też nie rzucajmy tylko haseł, nie wyjaśniając. Ministerstwo Zdrowia skraca vacatio legis w tym projekcie z 14 do 7 dni, bo czas nagli. Powód? Konieczne jest przyspieszenie wejścia w życie ustawy. To jest pilna sprawa, czy nie jest? Panie redaktorze, jest to sprawa ważna i na pewno wszelkie reformy w służbie zdrowia będą przeprowadzane ewolucyjnie. Pan doskonale wie, że już od pewnego momentu przyjmujemy ustawy związane z kompleksową reformą służby zdrowia. Sieć szpitali to jeden z elementów. I od kiedy ma zacząć obowiązywać? Tego przygotowaliśmy, od kiedy ma zacząć obowiązywać sieć szpitali w Polsce, panie rzeczniku? Chcieliśmy, żeby to zaczęło obowiązywać od połowy tego roku. Natomiast, i co? Nie będzie tego od połowy roku? Ja nie mówię, że nie będzie. Wszystko zależy od tempa pracy na szczeblu Rady Ministrów. Jeżeli Rada Ministrów podejmie decyzję w najbliższym czasie, to pewnie sieć szpitali wejdzie, tak jak sobie założyliśmy. 1 lipca. Czy ale ustawą poczekajmy. O sieci szpitali na jeszcze pewno... żadne terminy nie zostały tutaj naruszone. Pani premier chciała osobiście być przy uchwalaniu tej ustawy, zwłaszcza, że ona się wiąże z tą reformą, o której mówiliśmy już od dłuższego czasu i jest to reforma, która jest wyczekiwana przez wielu Polaków. Od połowy roku pan mówi, ale ta ustawa zakłada, że są czynności, które trzeba wykonać wcześniej. W tej ustawie są wskazane terminy,
zadania, które muszą wykonać chociażby szefowie oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Te terminy dotyczą marca. Na przykład 27 marca mają być ogłoszone listy placówek wchodzących w sieć szpitali. Ja rozumiem, panie redaktorze, ale... Proszę pozwolić dokończyć. To jest 6 tygodni, licząc od dzisiaj. No, rozumiem, że ustawa musi być przyjęta przez rząd, przyjęta przez parlament, Sejm, Senat, potem przez prezydenta podpisana. Tak, dokładnie tak. Dlatego, panie redaktorze, poczekajmy, jaki będzie kształt ostateczny tej ustawy. Wszystkie terminy wynikają z ustawy i wiadomo, że jeżeli będzie jakieś przesunięcie, to automatycznie terminy również się zmienią, będą dostosowane do rzeczywistości. Czyli 1 lipca nie jest terminem, Ja tego nie powiedziałem. Wszystko zależy od tego, kiedy ustawa zostanie przyjęta. Skłaniamy się ku temu, aby pojawiła się na najbliższej Radzie Ministrów. Ale ponieważ... to też nie jest pewne, rozumiem. Poczekajmy na porządek obrad. Będzie porządek obrad, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ta ustawa pojawi się na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. A skąd ta wątpliwość? No bo jeszcze takiej decyzji nie ma. Skoro to tak pilny projekt. No zależy nam na tym, żeby rzeczywiście w możliwie szybkim terminie ta ustawa została przyjęta, ale ja mając doświadczenie roczne, dopóki czegoś nie mam na papierze, to wolę tego nie mówić jako fakt i nie stwierdzać już jakby na 100%, że ta sytuacja zaistnieje, dopóki tego nie zobaczę na papierze, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć. Dzisiaj też mieliśmy tę ustawę na posiedzeniu Rady Ministrów. Mimo wszystko okazało się, że nie została przyjęta, ponieważ ministrowie stwierdzili, że woleliby dyskutować o tej sprawie w obecności pani premier. Dlatego poczekajmy do przyszłego posiedzenia rządu i wtedy będziemy mogli coś więcej na ten temat panu powiedzieć. A kiedy rząd zajmie się nową ustawą o Biurze Ochrony Rządu? Są pewne koncepcje rzeczywiście dotyczące tej ustawy. Na pewno ta służba, Biuro Ochrony Rządu potrzebuje zmiany, potrzebuje reformy. To nie jest tak, że w związku chociażby z wypadkiem pani premier Beaty Szydło, jak również tymi, które wydarzyły się w ostatnich 12 miesiącach, nic się nie stało, bo podchodzimy do tej sprawy poważnie. Chcemy ją wyjaśnić. Uważamy, że służba ta potrzebuje zmian, ale chcemy zmiany w tej służbie przeprowadzić wspólnie z pracownikami Biura Ochrony Rządu. To jest diagnoza. Pytanie konkretne, projekt ustawy będzie gotowy? W najbliższym czasie. To znaczy? W najbliższym czasie pracujemy cały czas nad tym. Jeżeli będzie projekt ustawy, wie pan, wszystko to, kiedy on będzie gotowy, kiedy on wejdzie w życie, wszystko będzie wynikało z treści tej ustawy. I ustawa to jest jasne, w przygotowaniu. Tylko bardzo prostą rzecz. Kiedy ten projekt ma być przygotowany? Chcemy Biuro Ochrony Rządu doposażyć, chcemy wyposażyć w odpowiedni sprzęt, chcemy dofinansować również pracowników Biura Ochrony Rządu. Chcemy sprawić, by mieli panowie, którzy pracują w Biurze Ochrony Rządu, ale również panie, bo przecież też są też funkcjonariuszki, miały odpowiednie wynagrodzenie. To chcemy, wszystko rozumiem, wreszcie... ale panie rzeczniku, trochę nie rozumiem jednej rzeczy. Rano przychodzi tutaj do studia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli ktoś, kto nie pracuje w rządzie i on wie, że ta ustawa ma być gotowa w najbliższym miesiącu. To jest prawdziwa informacja, czy nie? Panie redaktorze, ja nie będę dementował żadnych informacji, ani nie mogę panu to teraz powiedzieć, ponieważ nikt takiego terminu nie założył oficjalnie, że nie wiem, do 31 marca będzie przygotowany projekt ustawy i na pewno ta ustawa się wtedy pojawi. Nie. A kogo pytać, trwają kto prace, ją przygotowuje? Trwają prace, między innymi w MSWiA. Między innymi, to znaczy, że ktoś jeszcze nad nią pracuje. Trwają prace i konsultacje z innymi resortami, to jest związane chociażby z ustaleniem finansowania pewnych zmian i tak dalej, czyli również trwają prace międzyresortowe. Z Ministerstwem Obrony Narodowej na przykład? Ministerstwo się musi porozumieć. Z różnymi ministerstwami, dlatego poczekajmy na ostateczny projekt. Jeżeli on będzie wydyskutowany, przygotowany, dopiero wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Ale rząd zamierza połączyć BOR z Żandarmerią Wojskową? Panie redaktorze, nie ma takich planów. No mówił pan, że są różne koncepcje, więc pytam o te koncepcje. No to ja panu mówię i powiedziałem, zarysowałem mniej więcej, w którym kierunku one będą zmierzały. One będą zmierzały w tym kierunku, aby zwiększyć finansowanie tej służby, aby doposażyć funkcjonariuszy i wyposażyć dodatkowe kompetencje związane chociażby z przyznaniem uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czyli chociażby. Na przykład powstanie grupa wsparcia taktycznego działań ochronnych jako jednostka specjalna na wzór jednostek antyterrorystycznych policji. Panie redaktorze, mamy taki dobry zwyczaj Radzie Ministrów i w ogóle w rządzie, i zresztą to jest zwyczaj, który został wprowadzony przez panią premier Beatę Szydło, że dopóki projekt nie jest ostatecznie wydyskutowany, nie jest przygotowany, nie rozmawiamy o nim publicznie. Ale dopóki to ustawa jest się nie zapowiedź pojawi, PiSu sprzed wyborów. Dopóki ustawa się nie pojawi, dotąd ja nie będę komunikował tego, co w tej ustawie się znajdzie. To, co się to powinno są cele, znaleźć, to są, jak rozumiem, to, są to nasze jest program cele. Prawa i Sprawiedliwości, to są 2014 nasze, rok. Panie jednostka specjalna to są nasze... na wzór jednostek antyterrorystycznych policji działające w ramach BOR.
To są nasze cele, o których powiedziałem, natomiast jak to będzie w praktyce wyglądało, przekonamy się, jak ustawa się pojawi. Leszek Miller w Dzienniku Gazecie Prawnej wspomina dziś, że gdy był w szpitalu po wypadku śmigłowca już kilkanaście lat temu, odwiedzali go politycy, różni, także ci z opozycji. Jak mówi, bardzo to sobie cenił. Pani premier Szydło spotyka się z politykami opozycji w szpitalu? No niestety żaden z polityków opozycji nie odwiedził pani premier. A jeśli by chciał? Natomiast z tego co wiem oczywiście, natomiast chyba, że jakoś ukradkiem, czego nie zdążyłem dostrzec, natomiast... Ale jeśli ktoś się zgłosi z opozycji, to zostanie przyjęty? Pani premier jest zawsze otwarta na rozmowę i spotyka się właściwie ze wszystkimi, którzy tego oczekują, tych spotkań. Rzeczywiście jakby chciała w sumie chyba zrealizować wszystkie, bo też staramy się my jako to najbliższe otoczenie troszkę ograniczać z uwagi na to, że chcemy, żeby wypoczęła. Natomiast gdybyśmy rzeczywiście chcieli realizować je wszystkie, to pewnie by musiała 24 godziny na dobę przyjmować wszystkich gości, ale rzeczywiście chętnych osób do odwiedzenia pani premier jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli z kimkolwiek pani premier się nie spotyka, to tylko z tego powodu, że nie, to nie z tego powodu, że pani premier nie chce, ale dlatego, że my staramy się trochę to ograniczyć z uwagi na sytuację, w której się obecnie znalazła. Ale politykom opozycji nie będzie pan ograniczał dostępu do pani premier. Na razie chyba nikt się taki nie zgłosił. Dziś u Beaty Szydło był Jarosław Kaczyński, co mogliśmy zobaczyć na zdjęciach. Tak. Był pan prezes Jarosław Kaczyński. I o czym rozmawiali? Tego nie wiem, bo akurat nie byłem obecny w trakcie tego spotkania. Myślę, że wieczorem się nieco więcej dowiem i będę w stanie powiedzieć. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.